Piosenkarka przerywa milczenie. Czy Urszula Sipińska żyje w wielkiej biedzie? Dlaczego postanowiliśmy to sprawdzić? Jaka jest prawda? Jako źródło informacji posłużył nam Fakt, Gazeta Wyborcza oraz wywiad aktorki dla Interi Muzyka. Urszula Sipińska żyje w skrajnej nędzy i nie stać ją na lekarstwa? Artystka wreszcie wyjawiła prawdę. Według doniesień Faktu, legendarna piosenkarka ma żyć w biedzie i chorobie. Takich informacji miał dostarczyć dziennikowi tajemniczy informator, który twierdził, że gwiazda lat PRL-u zmaga się z cukrzycą i nawet nie ma za co kupić leków. Wreszcie głos zdecydowała się zabrać sama pani Urszula. Ta informacja jest podobnie absurdalna jak to, że na przykład od wielu lat jestem cichym doradcą rządu w Pekinie i ustalam ceny ryżu w Chinach, mówi w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Przyznała, że zupełnie nie rozumie, skąd ten tabloid wziął takie sensacje na temat jej życia. Jedynym ziarenkiem prawdy w doniesieniach gazety miałoby być to, że piosenkarka choruje na cukrzycę. Jednak sama gwiazda zaznacza, że oprócz niej na tę cywilizacyjną chorobę zapadło 3 miliony Polaków i nie ma w tym nic ciekawego. A więc jak wygląda dziś życie dawnej rywalki Maryli Rodowicz? Moja obecna profesja nie ma nic wspólnego z muzyką, mówi. Dziś pracuję jako projektantka wnętrz, a ostatni raz pokazałam się publicznie przy okazji wystawy poświęconej mojej twórczości. Ostatnia okazja, by zobaczyć się z panią Urszulą, nadarzyła się 29 czerwca w 2018 roku. To wtedy w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu odbyła się uroczysta inauguracja wystawy Sipińska Szalala Zabawa Trwa, którą swoją obecnością uświetniła autorka takich przebojów jak To był świat zupełnie w starym stylu i Cudownych rodziców mam. Widzowie mogli podziwiać na niej nie tylko zdjęcia, dokumentujące karierę Urszuli Sipińskiej, lecz także pamiątki, które przekazała organizatorom sama zainteresowana. Jako komentarz powiem, że obecnie przymierza się do napisania swojej czwartej książki. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.